Informacje z Twojego regionu. GoDapInfo. I wiesz więcej. Witam Państwa serdecznie na wspólnym posiedzeniu Komisji Komisji Rolnictwa, Gospodarki Zbrojna Zewnętrznego z Komisją Oświaty, Kultury Fizycznej. Dzisiejszy porządek, witam Pana Burmistrza, witam pracowników urzędu. Porządek posiedzenia dzisiejszej komisji, otwarcie posiedzenia, co niniejszym czynie. Przyjęcie porządku posiedzenia. Omówienie przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2014. Omówienie zaopiniowania projektu uchwał Rady Miejskiej w sprawach. Zaopiniowania wniosku nadleśnictwa Gołda o uznanie lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za ochronne. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gołda na lata 2014-2032. Zmiany budżetu na rok 2014, ustanowienia pobytów przyrody, zmiany podziału gminy Gołda na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz sieci budowy komisji wyborczych, utworzenie odrębnych obwodów głosowania w wyborach na rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Punkt ostatni, wolne wnioski. Czy mają Państwo jakieś uwagi bądź propozycje do porządku posiedzenia przedstawionego przeze mnie przed chwilą? Dziękuję. No to Pani Skarbi, proszę tak błyskawicznie, aby już mogli za chwilę przegłosować. A ja jestem taka inteligentna i bystra jak Pan, Panie Przewodniczący. Tak, słuchamy. Czytamy, zrozumiemy. Dobra, proszę, spokój, Pani Skarbi w tej chwili ma głos. Zgłaszam wniosek o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla parafii rzymskokatolickiej świętego Leona, świętego Bonifacego w Gołdach i na pracę konserwatorów. Na wniosek radny. Grupy rady. A moglibyśmy grupę poznać. Grupa, to poznamy. Poznać później. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś uwagi, propozycje? Poddaję pod głosowanie dzisiejszy porządek posiedzenia o punkt dodany i zgłoszony przez Panią Skarbnik. Kto z Państwa, członkowie wszystkich komisji, są za przyjęciem porządku posiedzenia? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Przechodzimy do punktu pierwszego. Omówienie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2014. Tu Pan Burmistrz, proszę bardzo. Państwo współprzewodniczący, panie i panowie, wypełniamy obowiązek ustawowy i mamy w zgodzie z przepisami prawa obowiązek przedstawić przewodniczącemu rady sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu na 30 czerwca, czyli za pierwsze półrocze. Co roku to robimy. Na ręce pana przewodniczącego składamy odpowiednie dokumenty, na ręce radnych. Pan przewodniczący decyduje, co dalej z tym zrobić. Tu nie ma głosowania, nie ma zatwierdzania, nie ma żadnego absolutorium. Materiały Państwo dostali, więc od Państwa zależy, czy chcecie na ten temat dyskutować, czy po prostu przyjmiecie to do wiadomości. Taka jest formuła. W odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie burmistrz jest zobowiązany na ręce Pana Przewodniczącego Rady, na ręce Regionalnej Izby Obrachunkowej wnieść odpowiednie dokumenty, co uczyniliśmy, a Państwo zdecydują, czy chcecie na ten temat dyskutować, czy po prostu przyjmujecie z wiadomości. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa do tego punktu? Co roku. To ma zapytania, uwagi do przedstawionej dokumentacji. Czyli rozumiem, że nikt z Państwa nie ma. Rada Miejska nie ma obowiązku wypowiadać się na ten temat, tylko my mamy obowiązek, żeby przedstawić Państwu sprawę. Nie ma na komisji, to i na sesji będzie cicho. Kto z Państwa członków komisji, tu będziemy głosować już poszczególne komisje, jest za przyjęciem informacji z przebiegu. Ale właśnie nie przyjęcia, nie? Przedstawienia, natomiast Rada Miejska może się ustosunkować, ale nie zmieni. Przechodzimy do punktu kolejnego projektu uchwały Rady Miejskiej. Uchwała pierwsza, zaopiniowanie wniosku nadleśnictwa Gołda. Pani Radna, Skarbu Państwa za ochronę. I tu mam
Pan Leśniczy? Chyba najpierw pan Józef. Proszę bardzo. Prowadzi temat. Wpłynął wniosek na leśnictwa Gołda o uznanie około 4000 hektarów lasów za ochronne. Są to lasy położone w obrębie nadzorczy nad leśnictwa Gołda na terenie naszej gminy. Propozycje załatwienia tej sprawy zawarliśmy w projekcie uchwały Rady. Proponujemy o uznanie za ochronne tylko części lasów, które chciało uznać na leśnictwo. To będą lasy położone w granicach administracyjnych miasta Gołda, które zobrazuje tym, czyli nas umiecie. To jest kategoria ochronności uzdrowiskowe, te zielone to są wodochronne, ale proponujemy uznanie tego kompleksu. Proponujemy uznanie, poza opiniami, uznanie negatywne, uznania lasów za ochronne pozostałej części. Z jakiego powodu? Są dwa. Na ten fragment leśny nakładają się już dwie formy ochrony. To jest Park Krajobrazowy Puszczy Romińskiej i objęty dyrektywą środowiskową obszar Natury 2000. To jest raz. Następny czynnik, który braliśmy pod uwagę, to jest czynnik ekonomiczny. Lasy ochronne są obciążane tylko 50% podatkiem leśnym. Stąd w skali roku gmina by straciła, uznając wszystkie lasy proponowane przez nas leśnictwo za ochronne, ponad 80 tysięcy. W tym wariancie na podatkach stracimy 7 tysięcy na lasach ochronnych, a różnica między tym, co moglibyśmy stracić, a proponujemy, wynosi 75 tysięcy. Można? Dziękuję. Proszę bardzo, pan burmistrz. Szanowni Państwo, jest kolejna decyzja, którą chcą podjąć ponad naszymi głowami, bo jeśli zapiniemy pozytywnie, to oczywiście dyrektor generalny Lasów Państwowych uzna naszą decyzję za minister, za jeśli nie wiążącą, ale za dobrą wskazówkę. Po raz kolejny pojawiają się decyzje czy przepisy, które w wyniku których ponosimy uszczerbek w dochodach samorządów terytorialnych bez należytej rekompensaty. Gdyby ustawodawca zabezpieczył nam odpowiednią rekompensatę za utratę należnych nam dochodów, to nie byłoby problemu. Więc dlatego tutaj pan Józek Zaśmilczył uzasadnił, że sugerujemy, żeby Las Umiecie, który jest ewidentnie w strefie uzdrowiskowej, a objąć tą dodatkową ochroną. Natomiast z naszego punktu widzenia nie bardzo widzimy powód, żeby jeszcze dodatkowym reżimem ochronnym odbierać lasy, które są już, tak jak Józef powiedział, z dwóch powodów objęte dodatkową ochroną. Po pierwsze, to z inicjatywy gminy Gołda, a konkretnie Jarosława Słomy, ze trzy kadencje temu, nie pamiętam kiedy dokładnie było, to myśmy byli inicjatorami ustanowienia Parku Krajobrazowego Puszczy Romińskiej i na nasz wniosek, na wniosek Rady Miejskiej w Gołdapi poprzedzony wnioskiem Jarosława Słomy, ustanowiono ten park krajobrazowy, dzięki czemu powstała nowa instytucja, dyrekcja Parku Krajobrazowego w Żytkiejmach, która dała troszeczkę miejsca pracy, ale przede wszystkim bardzo dobrze zabezpiecza to dla przyszłych pokoleń, dla obecnego pokolenia, te zasoby naturalne, zasoby przyrodnicze. Więc stosowanie dodatkowych jeszcze zabezpieczeń jest niecelowe. Na to się nakłada jeszcze częściowo Natura 2000. Gdyby się to odbywało bez utraty dochodów dla gminy, można byłoby pozytywnie to zapiniować naszym zdaniem. Sugerujemy, żeby stanowisko, które zaprezentował pan Józef Zaśmilicz, żeby państwo poparli, ze względów ekonomicznych i ze względów na to, że bez względu na to, czy minister środowiska podejmie decyzję nawet wbrew naszej opinii, to nie przykładajmy ręki do tego, żeby świadomie pozbawiać się nawet 75 tysięcy rocznie dochodów, bo i tak interesy ochrony środowiska są bardzo dobrze zabezpieczone, chociażby przez instytucję Natura 2000 i instytucja Park Krajobrazowy Puszczy Romińskiej. Stąd
po dyskusji tu wewnątrz urzędu doszliśmy do wniosku, że szkoda 75 tysięcy, a natura i zasoby przyrodnicze i warunki przyrodnicze dla przyszłych pokoleń, dla naszego pokolenia i tak są bardzo dobrze zabezpieczone. Poza tym jeszcze jeden element się nakłada, który zapewne potwierdzi pan Tomasz Waraksa, że z mocy ustawy wynikają pewne powinności lasów państwowych. Lasy państwowe prowadzą racjonalną gospodarkę, która zapobiega degradacji i wyniszczeniu lasów. Są pewne limity wyrębu, są pewne obowiązki, które na miejsce wyrębu mają, które stanowią o tym, że na zamiast tych drzew, które są, powiedzmy, poddane tej gospodarce leśnej, stosuje się w innych miejscach nasadzenia, później w tych samych miejscach nasadzenia, czyli interesy natury, interesy ekologii są w znakomity sposób zabezpieczone. Nie widzimy powodu, dla którego mamy się zgadzać na to, żeby pozbawiać się prawie 100 tysięcy złotych rocznie. Natomiast nasza opinia nie jest wiążąca dla ministra środowiska. Minister środowiska, bez względu na to, co my tu postanowimy, podejmie taką, a nie inną decyzję, ale wydaje mi się, że jeśli to będzie decyzja negatywna i logicznie uzasadniona, to być może minister niekoniecznie podejmie decyzję o ustanowieniu tego dodatkowego obszaru. A jeśli podejmie, to przynajmniej nie naszym wnioskiem. Dziękuję. Dziękuję. Pan Andrzej, proszę bardzo. Dziękuję. Chciałbym państwu powiedzieć, że moja obecność tutaj wśród państwa nie jest spowodowana tym, że chciałbym państwa przekonać do pozytywnej opinii. Rozumiem stanowisko gminy i państwa, bo przy stracie dochodów byłoby bezsensowne zaopiniowanie pozytywne. Aczkolwiek to nie jest też wymysł nadleśnictwa czy nadleśniczego, że taki wniosek został złożony. Jest to wszystko obwarowane ustawami. Lasy państwowe, nadleśnictwa pracują w oparciu o aktualne plany urządzenia lasu. Są to plany opracowywane na 10 lat. W związku z tym, że w tym roku, w 2014 roku, ten plan kończy swoją funkcję, zostaje opracowywany w tej chwili, w trakcie opracowania jest plan na następne dziesięciolecie, na lata 2015-2024. I wychodzą takie rzeczy, jak właśnie ustanowienie lasów ochronnych. Wśród lasów ochronnych, i tu reguluje to ustawa o lasach z 1991 roku, wyróżniamy takie lasy jak wodochronne, glebochronne, uzdrowiskowe, postoje zwierząt, drzewostany nasienne i badawcze. W roku 2004 na mocy dyrektywy siedliskowej wprowadzono nam jeszcze nową formę ochrony przyrody, jaką jest Natura 2000. Czyli już mamy ją około 10 lat i z mocy też ustaw i zarządzeń, nie będę tu ich wymieniał, lasy 2000 są też lasami ochronnymi. I one są nazwane jako lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody. W związku z tym wszystkie lasy ochronne są zwolnione o 50% z podatku. Opracowując nowy plan urządzenia lasu, nadleśnictwo ma obowiązek złożyć do gmin wniosek o zaopiniowanie. Złożyliśmy do gminy Dolinki i do gminy Gołda, bo na dwóch gminach nadleśnictwo Gołda jest położone. No i oczekujemy odpowiedzi na piśmie. Jaka to odpowiedź już, jaka będzie, państwo przygotowaliście w formie uchwały. Wiemy, jaka to będzie, jutro ją klepniecie. W każdym razie, co się zmieniło? W starym planie urządzeniowym, obowiązującym do tego roku, do końca tego roku, takich lasów ochronnych było niecałe 1000 hektarów, 984 dokładnie. Po wejściu Natury 2000 takich lasów jest około 4000 hektarów. Czyli Natura 2000 pokryła praktycznie 100% nadleśnictwa Gołda. Tutaj macie państwo tylko obręb Gołda, częściowo teren gminy Gołda. Drugie tyle jeszcze jest na terenie Żytkiej. No i to było tak w skrócie tyle.
Jeśli są jakieś pytania, proszę bardzo. Proszę bardzo, pan Marian. Ja mam takie pytanie, może nie dokładnie w tej materii, ale to chodzi o lasy, może nie państwowe, prywatne, a państwowe pewno też. Mam dość negatywne opinie na temat Ministerstwa Ochrony Środowiska i pan burmistrz ostatnich. Nowelizacja prawa łowieckiego już jest półtora roku w komisjach, która nie może się doczekać końca. Czeka, powiedzmy, generalnie interesują bobry i dziki może, a tam jest taki żurawie. I chodzi o to, jest taki dylemat. Lasy prywatne niszczone przez bobry wystarczy. To są już powiedzmy w naszym terenie takie u rolnika jednego, tam 7 hektarów do jego 4, one wysychają. Czyli trzeba powiedzmy, RDOŚ Olsztyński płaci grosze za to, śmieszne. Takie grosze, że na kolację jedno porządne rolnika. I to pomijam, ale następny dylemat. Prawo w tej chwili jest takie, że jeśli rolnik ten las wytnie, bo ma prawo wyciąć. Zazwyczaj zaleśniczego już poinformowała, że powodem inwentaryzacja musi być. Do 5 latach trzeba ten las odsadzić. Ja go w kałuży odsadzam. Na to pytanie nikt nie da odpowiedzi. No jak wchodzę do lasu, to ja mam tak powiem po męsku, no trochę niż do kolana wody. Tam nie będzie, bo wyschła brzoza, wyschły sierpki, wyschły inne. Olszyna, bo to proszę. Nie bardzo. Czyli po 5 latach jak się rolnik poza powiem. Inaczej, wszystkie działania na terenie prywatnego lasu, tak zwanego chłopskiego, są oparte albo o uproszczony plan urządzania lasu, albo o inwentaryzację stanu lasu. Jeżeli chodzi o bobry, bobry jest zwierzęciem chronionym, ma prawo wszystko. Właściciel lasu niestety nie. Właściciel lasu nie jest chroniony. I w przypadku szkód, które występują z powodu bobra, jedyne rozwiązanie to prosić o wyszacowanie szkód i żądać odszkodowania. Robić to systematycznie, co roku. I na pewno starostwo, ze względu na to, że ten las zniknął z powierzchni ziemi, nie będzie rygorystycznie podchodziło do właściciela lasu, bo to nie jest wina właściciela lasu. Starostwo będzie... Jak starostwo będzie rozliczało, jak będzie jakiś szałaput, będzie rozliczało wtedy, kiedy las zniknie z winy właściciela lasu. Ale to tak na boczny temat zeszliśmy, nie wierząc się dzisiaj. Czy ktoś z państwa członków komisji? Proszę bardzo. Każdą z głosów. Dobrze, to ja będę głośny mówił, żeby słyszeć. No. W ten sposób. Ja mam pytanie odnośnie w tym, jak będzie już to ujęte jako to ochrona. Czy nadleśnictwo prowadzi plan tam wyrębu i czy po prostu drewna będą, drzewa będą wycinane te pielęgnacyjne, to znaczy sanitarne? Odpowiem tak. Nadleśnictwo zarządza majątkiem Skarbu Państwa polegające na prowadzeniu racjonalnej gospodarki leśnej. Ta gospodarka leśna jest to oparta, tak jak mówiłem wcześniej, na 10-letnim planie urządzania lasu. W tym planie urządzania lasu są wytyczne, w jaki sposób należy prowadzić gospodarkę, ile można wyciąć w skali roku czy w skali 10-lecia, ile należy odnowić, wypielęgnować i tak dalej. To jest tak jakby Biblia dla nadleśnictwa, wytyczne, na której to podstawie, nadleśnictwo funkcjonuje. Jeżeli chodzi o wyrąb, większość tych lasów, które tu Państwo widzicie, mówię większość, to są zwykłe lasy gospodarcze. Oprócz lasów gospodarczych są rezerwaty, jakieś stanowiska ekologiczne i tak dalej, to są inne formy ochrony przyrody. A te lasy gospodarcze są objęte normalnym zagospodarowaniem, z tym, że o obostrzonych kryteriach. Inne stosuje się rębnie. Rębnia to są sposoby wycinki drzew. Nie stosuje się tylko obszarowych, nie stosuje się, tak jak to burmistrz powiedział, dewastacyjnych. Z tym, że oparte na technicznych, nie tylko na operacie, bo jeszcze oprócz tego są różnego rodzaju inne instrukcje, zasady hodowli, ochrony lasów i tak dalej.
I tu nie ma żadnego zagrożenia, że pomimo, że będzie objęte formą ochrony ten las, jakieś zagrożenie nastąpi dla ciągłości funkcjonowania tego lasu. Nie ma takiej możliwości. Lasy typu tego pogospodarstwa rolnych, a należy po 50-80 lat. Nie, też nie ma takiej. Lasy porolne stanowią normalne lasy gospodarcze. Często są też na tych lasach porolnych założone formy ochrony przyrody, typu właśnie jakieś rezerwaty, czy tak, lasy ochronne. I tu tylko w tym przypadku są inne sposoby zagospodarowania, nie tak jak w normalnych lasach niechronionych. Zwiększona dyscyplina po to, żeby te stanowiska rodzimej fauny i flory ochraniać. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa jeszcze ma pytania do Pana Leśniczego? Krótkie podsumowanie, żeby tutaj poboczne były, znaczy nie pytanie, tylko jakieś może stwierdzenie na koniec, bo tu poboczne różne tematy, wody i tak dalej, gospodarka leśna. Generalnie rzecz biorąc, stanowisko urzędu czy pana na skutek powiedzmy stanowiska pana Józefa jest takie, żeby ustanowić strefę ochronną na lesie Kumiecie, gdzie i tak jest strefa A. Natomiast żeby nie przykładać ręki do tego, żeby pozbawiać gminy dochodów, ponieważ na tym terenie Puszczy Romińskiej w bardzo dobry sposób są zabezpieczone interesy ochrony natury, więc nie widzimy powodu, dla którego mielibyśmy poprzeć ustanowienie tam dodatkowej strefy ochronnej, bo to jest nakładanie się powiedzmy dodatkowych dokumentów, a ewidentna utrata dochodu, nawet niewielkich dla gminy. Jeśli minister mimo naszej opinii podejmie decyzję niezgodną z naszą sugestią, to przynajmniej nie będziemy mieli wyrzutów sumienia, że na własne życzenie rozmawiamy się do tego. Stąd nasze stanowisko. Dziękuję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa członków Komisji Spraw Obywatelskich jest za przyjęciem projektu uchwały przedstawionego przez urząd, czyli za odrzuceniem wniosku? Znaczy tam częściowo jeszcze. Znaczy no to, co było przedstawione przed chwilą, czyli częściowo przyjęcie. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Członkowie Komisji Spraw, członkowie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I członkowie Komisji Rolnej, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję za głosowanie. Projekt uchwały został zaakceptowany, przedstawiony przez pracowników urzędu. Kolejna uchwała, zmiana wydatek gromadzeń finansowych gminy Gołdap na lata 2014-32. Dziękujemy serdecznie za przybycie. Kto z Państwa ogólnie ten projekt uchwały? Pani Skarbnik? Proszę bardzo. Proponujemy zwiększyć stronę dochodową i stronę wydatkową o kwotę 4000 zł. Strona dochodowa dotyczy zwiększenia prawa zwrotu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych. Tą samą kwotę proponujemy wprowadzić po stronie wydatkowej, ponieważ to, co do nas wpłynie z tytułu nienależnych świadczeń alimentacyjnych, jesteśmy zobowiązani co 10 dni zwracać do urzędu. To jest obligatoryjne. Czysto technicznie, tak. Proszę bardzo. Ile wpłynie, tyle mam. Czy członkowie komisji mają pytania? No. Poddaję uchwałę pod głosowanie. Kto jest za? Członkowie Komisji Spraw Obywatelskich, kto jest za przyjęciem przedstawionej projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Członkowie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. I członkowie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Zasobami Naturalnymi, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przegłosowana. Punkt kolejny, zmiana budżetu na rok 2014. Można tutaj na sobie formalnej uwagę poprosić panie przewodniczący, ponieważ częścią składową tej uchwały, czy projektu tej uchwały jest wydzielenie 15 tysięcy złotych na rzecz parafii świętego Leona i Bonifacego. Więc jeśli by Państwo nie zgodzili się na wniosek kilku radnych
którzy proponują przekazanie 15 tysięcy złotych, to wtedy omawianie tej uchwały po prostu by przybrało inny obrót. Czy można w takim razie najpierw omówić tej uchwały o dotacji, żeby później kompleksowo... Specjalista nie ma być tych radnych. Ja nie pamiętam. Szkoda, że wcześniej nie wiedziałem, bo to było w tym punkcie znaczy. Więc... Ty, Krysiu, masz listę tych radnych, tam 5 radnych chyba. Parę. Ja wiem na pewno. No to może pani, zobaczymy się. No proszę bardzo, kolega radny Tomasz. Mariusz Konachowicz sobie przedstawił. Znaczy, żeby wejść do... Nie, momencik, żeby to było wszystko tak, jak ma być, więc przejdziemy do omawiania uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla parafii Świętego Leona. Ja, jeśli mogę szybko, sam osobiście podpisałem tą listę, z uwagi na to, że jest całkowity koszt wykonania bocznego ołtarza Świętego Leona. Tak mówimy, Mariusz, podaj i to się podpisze. Ja tylko wiem, widziałem siebie i Piotra. Byłem drugi. Ja teraz przyniosłem, moment. Dobrze. To omawiajcie, ja podejdziemy do omówienia projektu uchwały. Kto ją omówi? Pan Burmistrz, proszę bardzo. No i człowiek jest śmiertelny. Szanowni Państwo, na pewno tam jest wniosek 5 radnych, ja nie pamiętam. To na pewno jest tam Mariusz Kowalczuk, na pewno jest tam Wojtek Kowiński, ktoś tam jeszcze nie pamiętam. Mariano, tak samo. Zaraz to sprawdzimy. W każdym razie... Poproszę o spokój. W każdym razie jest to wniesione do burmistrza i do pani skarbnik na wniosek kilku radnych i na wniosek księdza króla. Ja tylko przypomnę o pewnych zasadach. My jako samorząd i samorząd żadnego szczebla nie może finansować kościołów i związków wyznaniowych. Nie może, z mocy prawa. Natomiast może finansować gmina i inne samorządy modernizację, remont, poprawę warunków budynków, które są objęte listą zabytków, czy listą konserwatora zabytków. Kościół Świętego Leona i Bonifacego jest objęty tą listą. I całość tego przedsięwzięcia, które realizuje proboszcz ksiądz król, wynosi 52 523,69 zł, z czego ksiądz ze składek parafian i od konserwatora zabytków zdobył 38 tysięcy złotych mniej więcej, a brakuje mu 15 tysięcy złotych. My wielokrotnie wspieraliśmy modernizację bądź konserwację budynków zabytkowych, nie przede wszystkim sakralnych, nie tylko sakralnych, bo takimi przykładami są również modernizacje czy ratowanie budynków mieszkalnych, przedwojennych, poniemieckich, które są zapisane w rejestrze zabytków. Czyli nasze wspomaganie nie ogranicza się wyłącznie i tylko do obiektów sakralnych, aczkolwiek nam się zdarzało w przeszłości wspomagać zarówno budynek konkatedry, jak i Grabowo, jak i Świętego Leona i Bonifacego, ale również szereg kamienic poniemieckich i innych budowli zostało uratowanych dzięki tej metodzie wsparcia. Dlatego też po analizie wniosku 5 radnych i analizie wniosku księdza proboszcza Czesława Króla skonsultowałem to z panią skarbnik i chcemy zasugerować państwu, aby wspomóc w takim razie tę konserwację. To się sprowadza do modernizacji czy remontu jednego z ołtarzy, konkretnie ołtarza świętego Józefa oraz drzwi do kościoła, które również są poddane remontowi. Także jeśli można państwa prosić o udzielenie pomocy, z panią skarbnik konsultowałem, nie wpłynie to zasadniczo na sprawy budżetowe, a pomoże w ratowaniu, czy w modernizacji, czy upiększeniu budynku sakralnego, z którego korzysta wielu naszych obywateli. To tyle. Natomiast co do składu tych radnych, którzy się podpisali, pani skarbnik chyba dysponuje. Tak, pan Piotr Rand, Wojciech Hołdyński, Cecylia Stecka, Maria Baraksa, Mariusz Kowalczuk. Proszę bardzo, czy państwo członkowie komisji mają jakieś pytania odnośnie projektu uchwały? Proszę bardzo.
Kolega Tadeusz Faliński. Moja sugestia jest, aby w uzasadnieniu znalazło się właśnie również to, że jest to wniosek 5 radnych, bo na ten temat nic tutaj nie ma. Ja sobie Państwo życzę, może w uzasadnieniu coś takiego być. Nie jest to wymagane przepisami prawa. Natomiast jeśli Państwo życzą, żeby to uwypuklić, to oczywiście uwypuklimy. Nie ma żadnego problemu. Czy ktoś z Państwa członków komisji? Rozumiem, że trzeba tak przerobić na jutro projekt uchwały. A w protokole zapis nie wystarczy Ci, Tadeusz? Tak, oczywiście. No właśnie, to wiadomo, że jest samo. Proszę bardzo, ktoś z członków Komisji Spraw Obywatelskich jest za przyjęciem projektu uchwały przedstawionego przed chwilą? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Członkowie Komisji Oświaty, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Członkowie Komisji Zasobami Natury, Rolnictwa i Gospodarki Zasobami Naturalnymi, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Projekt uchwały został zaakceptowany. Kolejny projekt uchwały, zmiana budżetu na rok 2014. Jeśli można, Panie Przewodniczący, ponieważ te 15 tysięcy stanowią część składową Pani Krysia Trzaska, jest przygotowana na bardzo szczegółowego omówienia tego projektu uchwały. Natomiast na poprzedniej komisji wynikła pewna historia, w wyniku której chcemy wnieść autopoprawkę. W czasie mojego urlopu tu się w gminie Dobra toczyły różnego rodzaju dyskusje na temat modelu funkcjonowania świetlicy w Galwicie. Ta dyskusja się toczy już dobre 2,5 roku, od samego początku, są różne koncepcje. Jak przychodzi do finalizacji sprawy, to się okazuje, że na przykład wskazywane przez część środowiska Galwic i wynegocjowane przez moich współpracowników w czasie mojego urlopu rozwiązania niekoniecznie są adekwatne do możliwości organizacyjnych tych, którzy wnioskują. Sprawa skończyła się na takim wniosku, że Rada Sołecka ma przejąć świetlicę i ma przejąć fundusze. Z sygnałów, które dochodzą do środowiska Galwieć, wychodzi, że sołtys raczej się wycofuje z tego, że Rada Sołecka nie ma specjalnego pomysłu. Gmina i tak by musiała zatrudnić jakąś osobę, która by się tam opiekowała, a tak naprawdę sprawa się sprowadza do tego, że część środowisk miejskich tam w miejscowościach, gdzie są świetlice, chciałaby urządzać jakieś zabawy, chrzciny, wesela i tak dalej, z obecnością alkoholu, co jest prawem zabronione, jeśli świetlica jest własnością gminy, pod zarządem gminy. W związku z czym na poprzedniej komisji pani skarbnik wniosła o autopoprawkę tego projektu uchwały i wycofanie z projektu uchwały zapisu, który przenosiłby pieniądze na prowadzenie świetlicy w Galwieciach z Domu Kultury, który prowadzi te świetlice, i pozostawienie tego w gestii Domu Kultury, ponieważ jak przyszło co do czego, to okazało się, że nie bardzo jest kto, Rada Sołecka nie bardzo sobie wyobraża, że będzie musiała wziąć odpowiedzialność za to, tam trzeba osobę do odpowiedzialności materialnej, do prowadzenia tego i tak dalej, i tak dalej. Więc sugerujemy, na wniosek pani skarbnik zresztą, autopoprawkę i wycofanie tego zapisu, który państwo macie w projekcie tej uchwały, i pozostawienie tych 15 tysięcy w gestii Domu Kultury i prowadzenie nadal świetlicy przez Dom Kultury, i pozostawienie decyzji co do przyszłości tej świetlicy w Galwiciach Nowej Radzie Miejskiej i Nowej Radzie Sołeckiej, która się wyłoni po następnych wyborach. Stąd wniosek pani skarbnik o autopoprawkę w stosunku do projektu tej uchwały, notabene zaakceptowany przez poprzednie komisje. Dziękuję bardzo. A teraz, jeśli pan przewodniczący pozwoli, to szczegółowe omówienie pozostałych zapisów projektu tej uchwały przez panią skarbnik. Ja tylko taką może jeszcze na krótką uwagę do tego, co pan burmistrz powiedział, czyli ktoś to wypracował, że było ujęte w projekcie uchwały i raptem było na tyle wypracowane, że
zostało to cofnięte, bo ktoś się wycofał, czyli w ogóle ktoś na ten temat tego zdania nie powiedział, ktoś za nie tak. Dyskusja się toczy przez dwa lata, jak przychodzi do finalizacji, to się okazuje, że z pewnego entuzjazmu ludzie się wycofują i jak przychodzi do wzięcia odpowiedzialności organizacyjnej i materialnej, to mówią, to nie my, to nie ja i tak dalej, i tak dalej. Do tego nie dojdzie. Ale wcześniej ktoś chyba powiedział tak, że została przygotowana dokumentacja, tak? Przed uchwałą nikt nie zapytał. Potem jak wszystko zobaczył na oczy, no to Ola by to dobało. Ja nie wiem, sołtys brał udział w tych dyskusjach, Jolu, czy nie? Na jednym z pierwszych spotkań był sołtys. A później nie. Spotkania uczestniczył pan Jan Steś i pan... Kończy to projekt. I pan Kończy. Kiedy dla sołtysa przekazał? Tutaj głosowa obecna... A później chyba Owczarek... Owczarek? Nie. Nie, Owczarek jest Wojski. Owczarek jest Wojski. Borowik. Borowik, nie wiem, ja nie rozmawiałem z Borowikiem, ale otrzymałem od swoich współpracowników sygnały, że Borowik nie bardzo jest entuzjastycznie do tego. Jeśli są z tych miejsc entuzjastycznie do tego nastawiamy, no to sugerujemy, żeby się wstrzymać i pozostawić w Szerowej Radzie Sołeckiej i Nowej Radzie Miejskiej. 3 miesiące nas nie zbyt. Proszę bardzo, pani Starnik. Zawsze można wrócić, jeżeli będzie wszystko do pracowania. A ja nie wiem, to nie jest to jaki Steć ma cały czas. Myślę, że nie trzeba... Ale nie możemy odrzucać propozycji obywateli. 16 września. Proszę bardzo, pani Stanisław. Proponujemy dokonać następujących zmian w budżecie gminy na rok 2014 rok. Proponujemy zmniejszyć wartość zadania Rożeńsk Mały Juchnajcie, Schetynówka, 85 tysięcy złotych, to są środki nasze. Zmniejszenie wartości zadania, modernizacja ulica Sosnowej i inne. Cisowa jaka cieła? Tak, 125. Zmniejszenie wartości zadania, modernizacja ulicy Bocznej, 15 tysięcy. Zmniejszenia planu wydatków remontowych na drogach. Zmniejszenia pozostałych usług w gospodarce gruntami i nieruchomościami, zmniejszenia kwoty ubezpieczenia. Proponujemy dokonanie zwiększenia środków na klimatyzację w urzędzie 27,68, na zwiększenie na energię cieplną i elektryczną 12 tysięcy, na remont instalacji CO w Urzędzie Miejskim 40 tysięcy, na pozostałe usługi 10, 11 tysięcy na wynagrodzenia bezosobowe. Proponujemy dokonać zmniejszenia planu wynagrodzenia w ochotniczych strażach pożarnych, zwiększenia środków dla tychże kierowców jako umowy zlecenia w ochotniczych strażach pożarnych, zmniejszenia środków, zwiększenia środków na zakup paliwa w dowożeniu uczniów na kwotę 20 tysięcy złotych i proponujemy dokonać zwiększenia środków w dowożeniu na pozostałe usługi. Jest to uzupełnienie planu wcześniej zmniejszającego środki tutaj na środki z przeznaczeniem na remont w szkole szkoły w Pogorzewie, to jest 55 tysięcy złotych. Proponujemy oczywiście zwiększenie zwrotu świadczeń alimentacyjnych, co mówiłam, 4 tysiące. Proponujemy zwiększenie wkładu własnego na stypendia dla uczniów 63,035. Tu mieliśmy to 15 tysięcy, nie. I wprowadzenie zadania inwestycyjnego elewacja budynku świetlicy w Skoczach 20 tysięcy i przyznania środków w formie dotacji na prace konserwatorskie w kościele świętego Leona. I wani facet. Tak, 15 tysięcy złotych. Proszę bardzo, kto z państwa? To tylko zwiększamy 4 tysiące, a zwiększenia i zmniejszenia równają się w kwocie 289,620, ponieważ nie mamy środków dochodowych i w ramach przeniesień wydatków zmniejszenia. Czyli saldem na zero z zamiankiem 4 tysięcy. Tak, to już tak. Kto z państwa członków komisji ma pytanie? Proszę bardzo, pan Mariusz Kowalczyk. Ja mam taki pytanie w sprawie dowożenia dzieci do szkół.
bo z tego co wiem, gmina w tej chwili ma mniej kursów szkolnych, paliwo potem, moim zdaniem, się obniżyło przez ostatni okres czasu, więc wzrost 20 tysięcy. To proszę pytać panią skarb. Tu jest pani kierownik, wszystko przeanalizować. To może żeby zobaczyć na... Zaplanowali zgodnie z przewidywaniami, natomiast nie zostały te środki, że tak powiem, ujęte w budżecie. 100%. Chodziło o zbilansowanie dochodów bieżących i wydatków bieżących w pierwotnym planie budżetowym, żeby budżet był zatwierdzony. Tak myślałem, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kolega. Pierwszy raz słyszę, zresztą nie mogę tych w ogóle zmian miałeś nie w dokumentach znaleźć, ale ja pytam o co innego, nie o to, co ty sugerowałeś. Umowa zlecenia straż pożarna dla kierowców, co to ma oznaczać, bo mnie nie za bardzo kumam. Ochotniczy strażak pożarny są zatrudnieni. Może w domu zrobić, po co ochotniczo, jeśli umowę zlecenia dawać, tylko się pytam dlatego. Mamy obowiązek przyznać wynagrodzenie kierowcom ochotniczych straży pożarnych, ponieważ oni są uczestniczą w akcji, oni są jak gdyby w stałym dyżurze, powstaje i nadzorują. Przepraszam, są w gotowości. Ile tego jest? Jakie to są struktury, jakie jednostki? Znaczy ja mogę zrezygnować z dalszego pytania, tylko prosiłbym o przygotowanie i prosiłbym o przygotowanie informacji, czy są też w tym akurat strażacy zawodowi, którzy też ze Państwowej Straży Zawodowej, bo wiem, że jeżdżą samochodami Ochotniczej Straży Pożarnej. Także chciałbym wiedzieć to też. Bo często widzę, jak pracują na tych wozach zawodowi strażacy, to chciałbym wiedzieć, czy to między innymi też im będzie płatne. Nie. No to macie słabe informacje. Nie, macie bardzo słabe. Ale to może, że Państwami to wyjaśni, bo to jeżeli Państwami mówi, że nie, a kolega mówi, że tak, dla mnie przed głosowaniem jest też to ważne. Znaczy jestem na komisji. Jest niepłacone. To znaczy, czy te umowy będą dotyczyć między innymi tych osób, nie? No bo dotyczą. Bo mamy trzy jednostki, to ciężko nie zauważyć, kto jeździ tymi samochodami. Zaraz Państwu przyniosę i dam wykaz i tam nie ma z Państwowej Straży Pożarnej. Pewno chodzi o pana Leszka, że czasami jeździ samochodem, nie mogę wiedzieć. On jest komendantem OSP i on jest komendantem gminnym komendantem. Dajcie szansę Krysi, bo ona się albo zadajecie pytania, chcecie dać, znać odpowiedź, albo Krysia będzie się przebijała przez wasze głosy. Pewnie dotyczy to takiej sytuacji, gdzie pan Olszewski jeździ samochodem. Jest on u nas również zatrudniony, dostaje pieniądze i pewno o to chodzi. Komendanta po tym, że ten pierwszy zastępca. Zastępca. Nie, on u nas. A zatrudniony jest na komendant OSP. On ma gotowość. Ale proszę mówić, że panowym strażakiem pełni funkcję komendanta Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie od zawsze. I pracuje na umowę zlecenia, tak? Ja wiem. Teraz to jestem zaskoczony z tego Olszewskiego. Brutto czy netto? Brutto. Miesięcznie. 600 zł brutto miesięcznie. Nie. Akurat grabowo. Proszę bardzo. Czy ktoś z Państwa członków komisji ma jeszcze pytania do uchwały przedstawionej przez pana skarbnik? Poddam projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa członków Komisji Spraw Obywatelskich jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kto z Państwa członków Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kto z Państwa członków Komisji Rolnictwa i Gospodarki Zasobami Naturalnymi jest za? Ja zagłosuję, Panie Przewodniczący, ale tego punktu bym nie uwzględniał. Ale kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała w głosowaniu przeszła. Została przegłosowana za. Kolejny punkt, kolejna uchwała, projekt uchwały ustanowienia pomników przyrody. Kto omówi? Pani Beata. Proszę bardzo, Pani Beata. Proszę Państwa, uchwała ta spowodowana jest... Matko, trochę głośniej, wiesz? Uchwała ta spowodowana jest wnioskiem Nadleśnictwa Olecko, które to złożyło wniosek.
sprawie prowadzenia korekt w obiektach takich pomnikach przyrody. Nadmienię, że te pomniki przyrody zostały już ustanowione dużo, dużo wcześniej rozporządzeniami wojewody. Natomiast zmieniło się prawo ochrony środowiska, ustawa o ochronie przyrody, która nakłada obowiązek wprowadzenia pewnego rodzaju korekt i takie korekty są wprowadzane właśnie tą uchwałą Rady Miejskiej. Nie są to ustanawiane nowe obiekty, nowe pomniki przyrody, są te już istniejące, uznane, tylko są wprowadzane drobne korekty związane z pomiarami, uszczegółowieniem lokalizacji i to tyle. Proszę bardzo, czy ktoś z członków komisji ma pytania do pani architekt? Dobrze byłoby podać informację, czy gmina jakiekolwiek koszty z tego tytułu ponosi. Nie, nie. Proszę bardzo, kto z państwa członków Komisji Spraw Obywatelskich jest za przyjęciem projektu uchwały przedstawionego? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Członkowie Komisji Oświaty, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I członkowie Komisji Rolnictwa, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przegłosowana pozytywnie. Kolejny punkt projektu uchwały. Zmiany podziału gminy Gołdap na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz sieci powodowych komisji wyborczych. I to pani sekretarz, rozumiem, omówi. Szanowni Państwo, w styczniu 2018 roku podjęliście Państwo uchwałę w sprawie podziału gminy Gołdap na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz sieci powodowych komisji wyborczych. Jeżeli zmienia się liczba mieszkańców obwodu głosowania, wówczas na wniosek burmistrza Rada Miejska powinna dokonać zmian w podziale gminy na obwody. Proponowana przez nas uchwała zmienia w swoim załączniku granice obwodów głosowania. Obwody głosowania pozostają, siedziby obwodów głosowania pozostają w tych samych miejscach. W części miejskiej została dokonana zmiana granic w niektórych obwodach. Załącznie tę uchwałę Państwo otrzymaliście, także mieliście Państwo możliwość zapoznania się z tą uchwałą. I jeszcze dodam, że projekt uchwały był konsultowany z delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie i został zaakceptowany. Proszę bardzo, kto jest z Państwa? Proszę bardzo, kolega Mariusz Kowalczyk. Ja pytanie, bo nie zwróciłem uwagi, czy te obwody głosowania są takie same, jak były przy Europarlamentu? Chodzi mi o, czy suczki głosują do Błońskich? Czy suczki głosują do Błońskich? No, nie wziąłem tego... Są suczki Jabłońskich. Tak. A to jest adekwatne do okręgów wyborczych, czy to nie? Proszę Państwa, przy podziale gminy na obwody głosowania musimy brać pod uwagę okręgi. Została dokonana zmiana okręgów wyborczych. Konsekwencją tego było dokonanie zmiany podziału na obwody. Także... Pani sekretarz, intencja pana przewodniczącego jest taka, że numery obwodów głosowania nie są z numerami. Nie odpowiadają, bo okręgów mamy 21, a obwodów mamy 14 plus 1. Nigdy się nie pokrywa. 15. W niektórych obwodach będą po dwa okręgi. Na terenie wiejskim będzie to jeden okręg wyborczy. Na terenie miasta w jednym obwodzie będzie tylko jeden okręg, z tego względu, że biuro wyborcze zaleciło, że musi być, wskazane byłoby, żeby jeden obwód był taki, który będzie wskazany jako obwód do głosowania korespondencyjnego, a w pozostałych przypadkach będą to dwa okręgi. Wiem, że to będzie dość trudne, ponieważ komisja będzie musiała tutaj jakby pracować nad głosami w dwóch okręgach wyborczych, ale innej możliwości nie ma, musielibyśmy wtedy tworzyć 21 obwodów. A jak wiadomo, tworzenie takich obwodów wiąże się z tym, że składy komisji
są no, do 8 osób i wiąże się to z kosztami, także biuro wyborcze również ma na uwadze to, że koszty jak czyli by nie było tak, że ilość okręgów i numery okręgów pokrywały się z ilością obwodów i numeracją obwodów, to jest oczywiste. Ja nie wdrożyłem tego, panie burmistrzu, żeby ilość okręgów było z ilością obwodów, tylko jeżeli tak będzie, bo akurat byłem ostatnio w komisji Jabłońskich i cała masa ludzi z Suczec nie widziała, że bo to kozak ma to tam 1,5 km, trzeba, że są w kozakach tylko zapisani, więc jeździli tam, później wracali do Jabłońskich. I chciałbym zasugerować właśnie w tym przypadku, żeby informacja dla wyborców była wcześniejsza i jasna, żeby oni mogli wiedzieć, gdzie na tak naprawdę głosują. Tylko mi o to chodziło, nie chodziło mi wręcz przeciwnie, że... Słuchaj, ja się słyszę. Bardzo słusznie. Podobno sprawdzono w Wielkiszkach, pojechali do Wielkiszka. Ludzie po prostu, jeśli można, panie przewodniczący, rzeczywiście ludzie kierują się siłą przyzwyczajenia. Natomiast jeśli się wprowadza jakieś zmiany, to trzeba jeszcze dodatkowe informacje specjalne dla tych mieszkańców, tych obywateli. Jeśli to możliwe, to żeby zintensyfikować przed wyborami informacje, gdzie kto ma. Przy tych przypadkach, gdzie następuje zmiana, żeby ludzie poprzez sołtysów szczególnie, żeby byli informowani. Zawiązał. Jak Państwo już podejmiecie tę uchwałę, my mamy określone też terminy do zamieszczenia informacji o głosowania, ale chcemy jeszcze pomyśleć, w jaki sposób dotrzeć. Myślę, że może na sesji, która będzie jeszcze przed wyborami, rozdamy sołtysom, czy nawet w momencie, gdy będzie uchwała podjęta, sołtysi będą tutaj dokonywać zbiórki podatków, żeby docierając do mieszkańców zostawiali taką informację, ponieważ jest podane w obwieszczeniu, są podane sołectwa, czasami nie mamy obowiązku podawania miejscowości i wówczas mieszkańcy niekoniecznie wiedzą. Też będziemy zamieszczać informacje na stronach internetowych i na naszej stronie. Informacje, żeby mieszkańcy czytali to, bo większość osób nie czyta, nawet idąc na wybory, idzie z przyzwyczajenia, a te zmiany są skutkiem zmiany, czy wykonaliście Państwo w podziale na osiedla i na okręgi. Proszę bardzo, kolega Antoni Baner. Ja mam panu pytanie. Proszę o spokój. Głos ma kolega Antoni Baner. W tych prawie okręgów, które ja słyszę, że mieszkańcy, od numeru takiego do takiego numeru. Jeśli ten człowiek pójdzie tam, gdzie zawsze głosował, pójdzie tam. Aha, nie ma tego, no to ja dziękuję za większość, no to strasznie będzie pani, ale nie wiem, ja czym tu kierowała się komisja i teraz mówię, czym to komisja kierowała się tak numery 9. To dobrze, że nie dzieli, że można, mąż idzie do jednego. Nacjonalnością się kierowała i to nawet dobre obywateli, panie. To ale panie burmistrzu, ja mam uwagę bez ludzi, dlaczego pan mnie przeszkadza? Proszę ja spokój. Nie przeszkadza, jak pan mówi. Proszę spokój. Proszę spokój, kolega Antoni Baner ma głos. No tak, jak ja zwróciłem się, mam, mówię jako radny, mam prawo. Proszę to zwrócić uwagę. Prawda, bo mieszkańcy, no tak, że gdzie teraz będę głosował? No prawda, przyjdę do, na przykład do Armii Krajowej od 3 do 11 i 11, a to głosował przed tym w zawodówce, a teraz do ogólniaka. On zajdzie do zawodówki, nie ma i pójdzie, dziękuję, prawda, nie pójdzie głosować. Także będzie panie, już zobaczy pani, jaka będzie preferencja w związku z tym wędlikiem. Dziękuję bardzo. Nawiązując do tego, co powiedział kolega Antoni Baner, a wcześniej powiedział Mariusz Kowalczuk, chodzi po prostu o ścisłe przekazanie informacji, gdzie kto ma z tego głosowania, żeby to też wprowadzić w tych punktach, które się zmieniły tam od kilku lat, czy można? Proszę bardzo, pan ja teraz już nie przerywając wielce czcigodnemu panu radnemu Antoniemu Banerowi, uważam, że słowo mętlik jest tutaj użyte w sposób, powiedzmy, to jest nadużycie. Nie ma żadnego mętliku. Jeśli będzie dobra informacja, nie będzie żadnego mętliku. A zmiany są naturalną kolejną. Kandydaci na radę. Proszę bardzo, czy mają Państwo pytania do projektu uchwały? Podam projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa członków komisji jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Członkowie Komisji Oświaty. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Członkowie Komisji Rolnictwa. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Projekt uchwały został przegłosowany. Kolejny punkt. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Tu pani sekretarz, rozumiem, tak? Też tak. Mówi. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, powiedz wyborczy mówi, że jeżeli w dniu głosowania w takich placówkach jak szpital bądź domy pomocy społecznej będzie przybywało co najmniej 15 wyborców, w takim miejscu Rada Miejska może utworzyć odrębny obwód głosowania. Proponujemy tradycyjnie utworzenie takiego obwodu w szpitalu, który będzie obejmował i Gold Medical Szpital, i Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. Pani Zosi Syperek, jest nie wiem, że co. Proszę bardzo, mają Państwo pytania do kolega Mariusz Kowalczyk? Podejrzewam, że ostatnio był stworzony w Witalu, że nie podejrzewam, że jest 15. Niestety, ale w Witalu, tworzy się, jak są wybory do Parlamentu Europejskiego, bądź do Sejmu i Senatu. To są wybory samorządowe, nie ma tam mieszkańców na... Znaczy ja rozumiem, właśnie chciałem powiedzieć, bo ja na przykład ostatnio byłem w Senatorium Witalu i to było około 20, albo nawet i więcej osób z naszego, z naszej gminy. To jest bardzo dobrze. Dziękuję. Są jakieś jeszcze pytania? Poddam projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa członków Komisji Obywatelskiej jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Członkowie Komisji Oświaty, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I członkowie Komisji Rolnictwa, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została przegłosowana. Punkt ostatni, wolne wnioski. Proszę bardzo, kto w wolnych wnioskach? Proszę bardzo, pan Marian Skiba. Na poprzedniej komisji mówiłem na temat ścieżek rowerowych i tutaj udogodnienia dla tychże uczestników, którzy tymi ścieżkami jeżdżą rowerami, żeby było gdzie postawić jakieś stojaki. Panie burmistrzu, pan to zapisał pozytywnie, że będą stały i jak już tego nie widać, czy też w tym kierunku jest zrobione, czy nie? Proszę bardzo, pan burmistrz. Rusza ten wielki program Polski Północnej i Polski Wschodniej Ścieżek Rowerowych, który jest głównie finansowany przez środki europejskie i przez troszkę środki budżetowe. To jest ogromny program, który będzie polegał na tym, że od Świnoujścia praktycznie do Ustrzyk Dolnych poprzez wiele województw te ścieżki rowerowe będą przebiegały. I teraz chcę powiedzieć o tym, że to nie będą tylko ścieżki rowerowe, ale również infrastruktura. Będą pola namiotowe, będą stojaki i tak dalej, i tak dalej. Także ja rozumiem, że na tym szlaku poczekamy na tą infrastrukturę, która będzie zabezpieczona w tym wielkim europejskim, polsko-europejskim programie. Natomiast rozumiem, że tutaj chodzi o istniejące ścieżki rowerowe, które wykraczają poza ten zakres, żeby tam ewentualnie ustawić stojaki na rower i tak dalej, i tak dalej. Z tym, że to wymaga pewnej logistyki, wymaga pewnej koncepcji, pewnego planu, żeby nieprzypadkowo to stawiać. I to wymaga pewnych również kosztów. To nie są duże pieniądze zapewne, ale trzeba logistycznie, powiedzmy, zinwentaryzować, gdzie już mamy ścieżki rowerowe i gdzie z punktu widzenia logicznego dobrze byłoby zrobić te stojaki rowerowe i skonsultować to z radnymi, z ludźmi, którzy znają na tym i tak dalej, i tak dalej. To musi być pewien proces, bo jak burmistrz powie, że tu postawić, a tu nie postawić, to niekoniecznie musi być to... Bardzo dobrze, ja rozumiem, ale też niech to tam trwa jakiś czas oczywiście, ale to tylko trzeba się tam kiedyś zabrać. Tylko też pomyśleć, że gdzieś tam przykładowo przy Tesco jakiś tam, żeby stał, czy przy Biedronce, czy gdzieś, bo to pani przyjechała sobie w sanatorium, coś tam chce kupić. Nie bardzo tak. Może wprowadzić do marketu, bo rower był nijaka, zostawić, to wiadomo, że ja mam prośbę do wydziału, do obu wydziałów, żeby kilka stojaczków przygotowali koncepcję na początku. Gdzie to mogą dostać, a później. Proszę o spokój. A po drugie, ile to by kosztowało, żebyśmy... Proszę. Bo burmistrz nie dysponuje bez zgody rady takimi środkami, żeby... Nie, nie, to się stawia z pod prywatnymi sklepami też? No, ja nie wiem. Trzeba zrobić jakąś koncepcyjkę. Gdzie się stoją? Ale cztery rowe. Szanowni Państwo, może Panie Burmistrzu, może wystąpić po prostu... Ja nie wiem, czy gdzieś może przy domu kultury, czy tutaj pani...
postawić. Przeciwko, to się bardzo na motorze podjeżdża. Szanowni Państwo, żeby może trzeba wystąpić z pismem do właścicieli jak Biedronki czy Tesco, żeby po prostu jako gospodarze swojego terenu ustawili. Ponieważ społeczeństwo oczekuje tego. Aby to stało, a czy warto to postawić? No ważne jest, bo jak postawi to firmy zewnętrzne, nie ponosimy kosztów. Brata, zajmij się tym w sensie koncepcyjnym. Okay. Proszę bardzo, to z Państwa jeszcze wolny wniosek. Kolega Mariusz Kowalczyk. Tak, panie burmistrzu, tak, takie pytanie. Poczekaj jeszcze, ja mam mój wolny wniosek, i na mój poczekaj, co? Proszę spokój. Mariusz, Mariusz chciał wyjść, nie chciał Cię słuchać, Mariusz. No, no szkoda, bo bardzo ważny wniosek. W budżecie jest 27 tysięcy na klimatyzację, gdzie klimatyzacje zostały zamontowane w sierpniu. To taki wniosek o zmianę w budżecie nie powinno być przed zakupem takiej klimatyzacji. Bo to by było, gdybyśmy nie przegłosowali tego wniosku w tej chwili. Sprawa pani skarbnik i nie wiem, bo... Pana burmistrza, poszlibyśmy na dyscyplinę, żeby to doprecyzować. No tak. Kuman? Decyzję podejmował tu... Znowu nie było pana burmistrza, podejmował pan Jacek Morze. A Jacek jest za granicą. A krzyżniki, a te centralne to są zamontowane, czy nie są? Nie, centralne będzie dopiero. Modernizowane ze względu na to, że jest w strasznym stanie. Proszę bardzo, pan burmistrz teraz. Jeśli można, Szanowni Państwo, oczywiście współpracujemy ze sobą, dziękujemy za gest, bo rzeczywiście można się nawzajem sobie wyrzucać pewne drobiazgi i przyłapywać się na jakichś drobiazgach, także dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, chciałbym wszystkich radnych i zainteresowanych pracowników urzędu zaprosić na sobotę na godzinę 11 do Rożyńska Małego na spotkanie z mieszkańcami z okazji oddania do użytku dwóch inwestycji, które Państwo na mój wniosek zostali łaskawie uchwalili w budżecie gminy. To jest Schetynówka w Rożyńsku i to jest zagospodarowanie wyspy. Będzie spotkanie z mieszkańcami, będzie, będą mówić, że występy, jakieś konkursy i tak dalej, i tak dalej. Jeśli Państwo są zainteresowani, to zachęcamy o 11 na wyspie w Rożyńsku na najbliższą sobotę. Dziękujemy za zaproszenie. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że stanę przyjęty. Ja będę kupić no, proszę bardzo. Pan... Moje wystąpienie będzie korespondowało, z wystąpieniem szanowni burmistrza. Będzie kompatybilne. Dla mnie zaszczyt. No myślę. Nie, ja chciałem natomiast z kolei Państwa zaprosić na sobotę na 10, na 22 już Kros Gołdowski. Dzień dobry. Ja mam propozycję, panie przewodniczący. Słuchajcie, ja mam propozycję chyba pogodzić dwie sprzeczne ze sobą z pozoru, żeby Kros Gołdawski zorganizować z Gołdawi do rzeczy. I na wyspie Meta. No ja poważnie zapraszam, fajna impreza, setki ludzi, pogoda pewnie będzie ładna. Zamówię. Proszę bardzo, kolega Jarosław Dzieniec. Ja bym chciał tylko dodać to, co ten kolega Marian mówił. Przyznam, że byłoby też przy promenadzie zapytać, bo w parku zdrojowym są te stojaki na rowery, ale już na parkingu przy tym to nie ma. Jeśli będzie błogosławieństwo, to ja mogę zakupić, ja miałem dużo pieniędzy, jest jak siano, nie? Kwestia jest, czy będzie. Ale bym proponował, żeby to wprowadzić w tym ogólnym zakupie i te stojaczki pomontowe. Teraz mam taką sprawę. Ja Państwa nie będę zapraszał na tężnię, bo wiecie, gdzie jest tężnia. Sprawa drogi Bronisze od Bronisz, od Górnego, od Powiatowej do Schetynówki. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, nie widzieliśmy, ale ja się akurat tam zdarzyło się, że musiałem się przejechać. I jest jeszcze jeden czynnik, który powoduje, że o tym mówię. Sołectwo złożyło wniosek o uruchomienie linii autobusowej do dyrekcji PKS-u. Celem uruchomienia dwóch takich przejazdów, żeby ci mieszkańcy z Bronisz mogli dojechać do miasta po prostu tygodniu. Nie jest, tak, są też to składy, tak, ale to jest, proszę Państwa, na dzień dzisiejszy ta droga nie jest w stanie do przejechania nie tylko autobusem, ale ani samochodem osobowym. Przejechałem tą drogę i trzeba byłoby tak... Stąd trzeba tam stojaki na rowery.
Niekoniecznie, może na wyspie w Rożyńsku, panie burmistrzu, tam się przyda jeden, bo może ten tu jeździć, nie wiem, ale w koncepcji takiej mówię, jeśli by nie wiadomo było, co zrobić, to najlepiej obkosić i trochę podsypać, nie mówię o jakimś tam bombowym równaniu, ale to jeśli by była wola, wydział się przyjedzie, sprawdzi. Wspominam o tej drodze. Ja nie pojadę. Znaczy ja powiedziałem, nie mówiłem akurat, żeby przewodniczący jechał rolny. Nie może, nie musi jechać. No, po wyborach pojedzie może też. To jest taka zasada. Babki Żelazki, proszę Państwa, nie wiem, sam chyba też głosowałem za tym, że było tam boisko. Tam nie ma boiska, tam jest trawa 2 metry. Prosiłbym w tym wypadku może. Ktoś by wykosił, jeśli nie, to też trzeba byłoby może prywatną osobę jakoś zobaczyć. Czy panowie kierownicy słuchają? Tak. W jakiej to koncepcji może być? Zlecenie. Ale to jest, może dla straży dać umowę zlecenie, przypuszczalnie też można w takiej formie. Słuszna uwaga pana do kolegi. I parę spraw jeszcze tu jest, ale to będą tylko i jedna ostatnia. Pan burmistrz na pewno będzie budżet składał na 2015, radni niekoniecznie, bo radni dostaną, bo podejrzewam gdzieś tam w grudniu. Różnie to może być, może ja go nie będę już oglądał, ale wprowadzenie świetlicy w Botkunach, podejrzewam, że to by się znalazł taki wniosek poza tym komisyjnym do pana burmistrza. I druga sprawa, ostatnia. To już do starosty, nie chcę im to na sesji mówić, bo jak przyjdzie, to powie, że tej drogi nie ma w swoich planach. Droga Górne Marcinowo, most na rzece Jawce jest całkowicie rozklejony. Nie idzie już przejechać samochodem. Górne Marcinowo? Droga Górne Marlinowo. To jest ta droga, która idzie tam aż pod i tamten most, ja mówię droga powiatowa. I ja wiem, że wydział wie o tym, że to jest droga powiatowa, niech mi nie odpisuje, tylko że to jest droga powiatowa i nie uwzględnia tego. Tylko prosiłbym, żebym wystąpił do starosty, niech coś zrobią z tym mostem, bo naprawdę tam dojdzie do... Zarząd podjął w tej sprawie decyzję. Do nieszczęścia. Do dwóch. Kolega Szmaria Marca. Ja odpowiedzi dla kolegi Jana, sympatycznego zresztą, że... Sądy z Botku to najpierw wysypał drogę do siebie, tak prosił, błagał, przebiegał nogami. Na rację. Na rację. A teraz zabiegał drogę dla ludzi. Może kolejny zawód wrócony. Na tym to nie zabawiło się. Panie przewodniczący. Ja nie przeglądam. Drugi temat jest taki, że ja myślę, że do pana burmistrza i do pańska, że koncepcja pana Piotra Randa upadła, żeby przenosić gminę tam na partyzantów. Gdzie robimy klimę i przyjdziecie. No bo taka koncepcja rozważana. Ja nie słyszałem, o co chodzi, bo pan Marian się razy na ten temat się wypowiadał, że najpierw ma być zrobiony kosztorys przeniesienia gmin Urzędu Miejskiego na partyzantów do dużego budynku. Co zrobimy? Tak, szanowni państwo, jeśli poważnie mamy traktować taką sprawę, to trzeba kompleksowo obliczyć koszty, czy to jest sens, czy się opłaca i tak dalej, i tak dalej. Także to nie jest jak Rzymca cytuje ekscelencję prezydenta, takie hopsiu, że ktoś rzuci pomysł, że przenosimy urząd na partyzantów, bo na partyzantów jest wiele instytucji, z którymi trzeba coś zrobić, społecznie użytecznych i tak dalej, i tak dalej. Co zrobić z tym budynkiem, więc to nie może być, już tak wyrażę, taka decyzja spontaniczna, tylko musi być decyzja racjonalna i w ogóle. Proszę bardzo, Mariusz. W odpowiedzi dla kolegi. A proszę bardzo. Tylko w odpowiedzi dla kolegi. Wy nam zajmę sobie opowiadać. Tak. Czasami Marian dla pana, ja dla Mariana. Tak o to dokładnie. Kwestia taka, kolego. Sąd złożył taki wniosek. Dużo wcześniej był on złożony o tej drodze. I żeśmy mówili już zimą, na niejednym spotkaniu też tam. Tym, ale teraz ja go składam i nie wiem, czemu łączone to jest akurat, że sołtys, złożył. Co to ma to mówi? Ja powiem może inaczej. Została wykonana droga w Górnym, do której też, to było też przejście i ominięcie całego budżetu. I wczoraj, przedwczoraj jadę i tam normalnie 40 kół to drogą chodzi, która została zrobiona i nikt nie reaguje. A tam przepusty zostały wykonane za kilkanaście tysięcy, chyba dla krów, żeby na pola schodziły. Także, nie analizujmy pewnych spraw, jako złożyłem wniosek, że jeśli chcemy uruchomić linię autobusową, inaczej nam pan dyrektor nie wyrazi takiej woli, żeby ci te
gdzie 80 osób, które mieszka w Broniszach, żeby miało się dojechać, bo na dzień dzisiejszy nie ma. A to będzie z udogodnieniem też dla dowożących dzieci. No to nie jest kwestia, żeby uspokoić sytuację, udzielę sobie głosu w tym momencie. I mam jedno, to mam pytanie, czy wiadomo, kiedy już się zacznie budowa ścieżki rowerowej na ulicy Sobalskiej? A drugi, to mam wniosek na takiej zasadzie, że aby przed okresem jesienno-zimowym dokonać przeglądu drzew. Na pewno należałoby to na wylocie żelowskiego po prawej stronie przed obwodnicą. Pytałem się powiatu, oni twierdzą, tam swoją to pole, część sucha, część podgniłe, dosyć duże, znaczy duże na pewno. Twierdzą, że jest to nie ich. Wiem, że stoi jedno drzewo, które zostało szczepione przy banku. Nie wiem, jak jest na cmentarzach, aby gdy przyjdą duże wichury i wiaty, nie musielibyśmy się tam czymś dziwić. Moim zdaniem należałoby ten przegląd zrobić i to, co jest niebezpieczne, usunąć przed czasem, niż później usuwać straty. Jeśli chodzi o drzewa, to przegląd do wydziału, tu musi się porozumieć z pewnymi instytucjami, właścicielami i tak dalej, według kompetencji. Natomiast jeśli chodzi o to, co pan przewodniczący nazwał ścieżkami rowerowymi, a naprawdę chodnikami po obu stronach ulicy Sowalskiej, jak była konferencja, która otwierała drogę numer 60, znaczy nie otwierała, poświęcona otwarciu drogi numer 65 z Gołdapi do Kowal-Olecki. Rozmawiałem z zarządem dróg wojewódzkich i przetarg jest rozstrzygnięty i w trzeciej dekadzie września mają ruszyć z budową obustronnego chodnika, a zakończenie ma być w listopadzie. Nie wiem, po obu stronach Słowackiej. Po obu stronach Słowackiej. Tak. Dziękuję. Pozdrawiam Szkowaczów. Wiecie, jak jest chodnik już skończony z tej samej góry. Ja chciałbym dwie sprawy. Panie burmistrzu, chciałbym przytoczyć. Kiedyś był taki pomysł pana Kuśniewskiego, żeby połączyć część wydziałów, żeby informacja między na przykład imprezami była spójna. I całym szacunkiem, panie Marianie i panie burmistrzu, rzeczywiście to jest kolejny dzień, gdzie o 10, 11 są imprezy, na którym moglibyśmy być na tej imprezie, prawda? Żeby wydział czy oświaty, czy inny wydział, nie wiem jaki, koordynował nasze imprezy gminne. Ja rozumiem. Czyli drugi termin jest nie wtrafiony. Miałem czy 13. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, chciałbym przychodzić do pana Jarka Dzienisa. Rzeczywiście taki wniosek wpłynął już bardzo dawno. Ja mówiłem z uwagi na to, że Bronisze nie mają dojazdu dobrego, jeżeli chodzi o połączenie Broniszy ze Schetynówką. I tą drogę, żeśmy biorąc naprawdę zniszczyli ci, którzy wywozili drzewo z lasu. Kiedyś siedzieliśmy tam autobusami, było wszystko ok. I odmówiłem na wniosek pana, rzeczywiście pana pana sołtysa, z uwagi na to, że tam nie będą puszczał autobusy, które będą niszczyć się, nie drogę, tylko bo ta droga już jest zniszczona. A kiedyś ta droga była w bardzo dobrym stanie. Dziękuję bardzo. Jeżeli ta droga będzie poprawiona, rzeczywiście tam jest dużo ludzi, którzy można było pomóc. Zaraz tygodniu można wysłać osobom, żeby przyjąć ich do miasta, przyjąć ich do ośrodka zdrowia, ale mówię, no nie kosztem firmy, która przywozi. Proszę bardzo, kto z państwa rząd w komisji w wolnych wnioskach? Ja w międzyczasie poproszę pana Jarka Duchnowskiego i pana Kalinowskiego. Mam krótką rozmowę z panem przewodniczącym Puściowskim. Mówię, po mi ucieknięcie teraz. Nie ma. Kto z państwa ma jeszcze pytania? Dziękuję państwu serdecznie za przybycie. Zamykam wspólne posiedzenie komisji. Informacje z Twojego regionu. GoDaP Info i wiesz więcej.